Rzut dyskiem w przyszłym roku to też będzie taka nasza koronna konkurencja w Rio? Miejmy nadzieję, nie ma co zapowiadać za dużo, gdyż oczywiście bardzo ważne jest zdrowie. Naprawdę my trenujemy już, ten sezon jest bardzo długi. Te wyniki nie są też najlepsze, dlatego że już od maja jeździmy po całym świecie. Szanghaj, Stany Zjednoczone, powrót do Pekinu, cały czas europejskie meetingi. Więc na pewno trzeba się teraz trochę zregenerować, odbudować i zaczynamy od nowa ruszać z treningami. Liczy się przede wszystkim zdrowie, bo potencjał mamy. Jak pokazaliśmy w tym roku, Piotrek już w zeszłych latach pokazywał, także jest potencjał, są szanse na medale, aczkolwiek musi się zgrać na pewno zdrowie i musimy wykonać tą pracę, która jest niezbędna, żeby rzucić daleko za rok. Także nic, tylko trzymać kciuki za zdrowie, a pracę na pewno ciężką wykonamy. Około 2 tygodni nie będę za dużo robił rzeczy związanych ze sportem, po prostu odpocznę od tego, później gdzieś tam powoli zacznę truchtać, bawić się, gdyby pogram sobie w koszykówkę, to będą takie 2 tygodnie luźnego treningu, no i tak później będę powoli podkręcał, pobawię się trochę na siłowni, trochę dyskiem porzucam i tak stopniowo myślę, że już w ciężki trening wejdziemy w grudniu i od grudnia ruszymy z taką już mocnymi przygotowaniami do igrzysk, bo ten sezon, tak jak już mówiłem, był długi i muszę naprawdę się zregenerować i odbudować po tym sezonie. I ja już mam taką pracę wykonaną przez ostatnie 3-4 lata, że muszę mądrze teraz do tego podejść, żeby ta forma nie przyszła za szybko, bo w tym sezonie miałem z tym problem, dlatego że rzucałem bardzo daleko w marcu i później gdzieś miałem załamanie formy i tak udało mi się wszystko odbudować na Pekin w miarę, ale to jeszcze nie jest to, co bym chciał, więc muszę trochę z trenerem przedyskutować i zmienić troszeczkę trening i to wszystko musi przyjść później, a w szczególności najwyższa forma musi być na igrzyskach. W marcu często rzucam bardzo daleko i trzeba to trochę przesunąć, żeby te najcięższe treningi były właśnie w marcu, kwietniu, a często w marcu jestem bardzo zmęczony i gdzieś tam nie mogę się odbudować do sezonu, więc będziemy starali się wszystko troszeczkę przesunąć, przeanalizować trening tegoroczny i go delikatnie zmienić, żeby forma przyszła na początek sezonu i później na igrzyska. Sezon długi, ale chyba najlepszy w karierze. No na pewno najlepszy. Same czołowe lokaty na diamentowych ligach, czołowe lokaty na Mistrzostwach Świata, 3. miejsce. Naprawdę, no sezon wymarzony. Wiadomo, że apetyt rośnie, chce się więcej. Żałuję, że nie rzuciłem w tym roku życiówki, a byłem na to przygotowany. No ale to czasami nam warunki po prostu nie pozwalają. Słaby wiatr, deszcz pada i tak dalej, ale no, tak jak już wiele razy podkreślałem w wywiadach, liczy się bezpośrednia konfrontacja, czyli kiedy walczymy twarzą w twarz z najlepszymi na świecie i nie liczą się te odległości, tylko liczą się miejsca później na podium i miejsca w finale.